Nawet jeśli nigdy nie piliście kawy w Starbucksie, to na pewno kojarzycie to logo. Starbucks ma ponad 30 tysięcy kawiarni na całym świecie i stał się czymś więcej niż tylko marką. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Mam na imię Paulina i na co dzień zarządzam agencją social media, a to jest kanał, na którym opowiadam o brand marketingu i biznesie. Więc jeśli chcesz być na bieżąco, to kliknij przycisk subskrybuj. Starbucks przeszedł ogromną transformację z jednego sklepu z ziarnami kawy w Seattle do rozległego biznesu o wartości prawie 90 miliardów dolarów w ciągu ostatnich 49 lat. Sprzedaż Starbucks w 2018 roku stanowiła 57% całego rynku kawiarni. Chciałam już powiedzieć, że tuż za nim stoi Dunkin' Donuts, ale różnica, która ich dzieli, jest raczej dość spora, jeżeli chodzi o liczbę lokalizacji, bo ma on około 10 tysięcy restauracji. Kolejny jest Tim Hortons z liczbą 4300 punktów sprzedaży i na końcu myślę, że również bardzo dobrze Wam znana Costa Coffee z prawie 1700 sklepami na całym świecie. Obecnie prawie 2/3 kawy sprzedawanej w kawiarniach w USA pochodzi ze Starbucksa. I może by to tak nie szokowało, gdyby nie fakt, że w Stanach kultura picia kawy poza domem w latach 70. tak naprawdę nie istniała. Więc jak się zapewne domyślacie, imponująca ekspansja nie przyszła gładko i bez bólu. W tym wideo przedstawię Wam niesamowitą postać Howarda Schultza. Nakreślę historię zdobycia światowych rynków przez markę Starbucks. Opowiem, jak Starbucks, nie sprzedający produktów pierwszej potrzeby, poradził sobie z kryzysem gospodarczym. Spróbuję Was zainspirować do tego, aby realizować swoje pomysły. I na końcu podzielę się moimi 5 głównymi wnioskami z tej historii. Być może z nich skorzystacie. Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie i nigdzie Wam się nie spieszy, bo w tej historii naprawdę warto skupić się na detalach. Gotowi? No to zaczynamy! Cofnijmy się zatem do 1971 roku, kiedy to 3 mężczyzn, którzy pochodzili ze środowisk akademickich, postanowiło otworzyć swój pierwszy sklep z ziarnami kawy w Seattle. Nazwali go Starbucks na cześć żeglarskiej postaci z klasycznej powieści Hermana Melville'a Moby Dicka, a oryginalne logo marki zostało zaprojektowane tak, aby odzwierciedlało uwodzicielską istotę morską. Oczywiście mam na myśli syrenę. Tutaj możecie zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się ich logotyp. Miał on też znaczenie symboliczne, bo to właśnie drogą morską transportowano pierwsze ziarna kawy do USA. Główną inspiracją założycieli Starbucksa był Alfred Pitt, przedsiębiorca, który w latach 50. rozpoczął import doskonałych kaw arabiki do Stanów Zjednoczonych, a w 1966 roku otworzył swój pierwszy uroczy mały sklep Pitt's Coffee & Tea w Berkeley. Jego mały sukces zachęcił założycieli Starbucksa do oparcia swojego modelu biznesowego na sprzedaży ziaren kawy i sprzętu do jej parzenia i tym sposobem Pitt stał się pierwszym dostawcą ziaren kawy dla Starbucksa. Na początku lat 80. Starbucks miał już w Seattle 4 sklepy i mocno wyróżniał się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości świeżo palonej kawie. I tutaj pojawia się istotna postać, która prawdopodobnie odegrała kluczową rolę w sukcesie Starbucksa. Howard Schultz. Znacie go? Możliwe, że nie. A to postać, od której naprawdę wiele możemy się nauczyć. Jego wizja i pragnienie życia w inny sposób niż robiła to większość ludzi sprawiła, że pomimo wielu przeszkód stworzył w Stanach wręcz kult picia kawy poza domem. Po ukończeniu studiów zaczął pracę jako zwykły sprzedawca sprzętu kuchennego i artykułów gospodarstwa domowego, m.in. ekspresów do kawy. Ale w pewnym momencie dostrzegł, że jedna mała lokalna firma, i był to właśnie Starbucks, kupuje znacznie więcej niż inne popularne sklepy. I zaintrygowało go to do tego stopnia, że postanowił po prostu udać się do Seattle i poznać jej właścicieli. Wtedy nawet przez myśl mu nie przeszło, że zostanie tam na dłużej. Znacznie dłużej. Schultz zamarzył kontynuować tam swoją karierę i w 1982 roku został szefem marketingu. To się nazywa dopięcie swego. Howard od samego początku stawiał na doświadczenia klientów, dlatego jedną z istotnych zmian, jakich dokonał w tamtym czasie, było opracowanie broszur ułatwiających nowym klientom zapoznanie się właśnie z produktami firmy. Dziś zapewne kliknęlibyśmy w wyszukiwarkę Google, ale wtedy to było naprawdę coś. Mało tego, wdrożył też szkolenia dla pracowników sklepu, podczas których mieli okazję rozwijać umiejętności sprzedażowe w taki sposób, aby były one przyjazne dla klienta. A teraz przenieśmy się na chwilę do Mediolanu. Bo to tam, we Włoszech, narodziła się wizja stworzenia w Stanach kultury celebrowania picia kawy i spędzania czasu z rodziną i znajomymi w przyjemnych kawiarniach poza domem.
Wizja czegoś, co w tamtym czasie zupełnie nie przystawało do fast foodowej amerykańskiej kultury. Schulz brał tam udział w międzynarodowym pokazie artykułów gospodarstwa domowego i po raz kolejny nie miał zielonego pojęcia, co się później wydarzy. I jak to często w życiu bywa, szczególnie z marzeniami, ich spełnienie to nie jest kwestia wypowiedzenia życzenia na głos i powierzenia jego spełnienia, nie wiem, jakiejś złotej rybce. Trzeba się trochę bardziej postarać. Schulz po powrocie z Mediolanu trafił na ścianę w postaci Baldwina i Bowkera, którzy nie byli zbyt entuzjastycznie nastawieni do jego pomysłu otworzenia kawiarni. Chcieli, aby Starbucks został po prostu sprzedawcą kawy i sprzętu, a nie zamienił się w miejsce serwujące latte, cappuccino czy espresso. Nie wierzyli, że nagle Amerykanie zmienią swoje nawyki i mówiąc kolokwialnie, kazali mu to po prostu wybić sobie z głowy. Ale czy słusznie? Howard nie dał za wygraną. W 1985 roku opuścił progi Starbucksa i założył własną sieć kawiarni. Od tego czasu Starbucks zaczął osiągać coraz gorsze wyniki finansowe, także 2 lata później jego założyciele postanowili go po prostu sprzedać. I w tym momencie historia zatoczyła koło. Miłość Schulza do Starbucksa nie wygasła i kiedy dotarła do niego wiadomość o rzekomej sprzedaży, postanowił ją kupić. Pomimo braku wystarczających środków finansowych, udało mu się pozyskać inwestorów, którzy podchwycili jego wizję. Co ciekawe, jednym z nich był Bill Gates, założyciel Microsoftu. Howard kupił Starbucksa za 3 800 000 dolarów. Miał wtedy tylko 34 lata. Od tej pory Schulz zaczął na dobre spełniać swój amerykański sen. Po tych wydarzeniach zdecydował się na natychmiastowy powrót do Włoch, aby pomóc nagrywać włoskich baristów podczas parzenia kawy i przygotowywania napojów. Było to dla niego coś w rodzaju sztuki. Zaraz po realizacji nagrań wrócił do Ameryki, aby uczyć baristów Starbucksa, jak przygotowywać espresso we włoskim stylu. Howard realizował strategię agresywnej ekspansji, wykorzystując do tego model franczyzowy. Do czasu wejścia na giełdę w 1992 roku firma miała 165 kawiarni. Później nastąpił okres jeszcze bardziej błyskawicznego rozwoju, bo do 1996 roku otworzył ponad 1000 lokalizacji, w tym pierwsze międzynarodowe kawiarnie w Japonii i Singapurze. Wzrost był tak szybki, że zaledwie 3 lata później Starbucks otworzył swoją 2000 lokalizację. Niesamowite tempo, nie sądzicie? W 2000 roku Schulz zmienił stanowisko CEO na prezesa i nie brał już udziału w aktywnym zarządzaniu firmą. Starbucks prowadził wtedy 3,5 tysiąca sklepów w kilkunastu krajach. W 2003 zaczęli dodatkowo serwować jedzenie, a do 2007 roku liczba kawiarni Starbucks wzrosła ponad 4-krotnie do ponad 15 tysięcy. W tym okresie firma otwierała średnio 1,5 tysiąca sklepów rocznie, w tym 2,5 tysiąca w samym 2007 roku. Sprzedaż wzrosła z 2 miliardów dolarów do 9 miliardów 400 milionów dolarów. Konsumenci coraz częściej porzucali ulubione kubki domowe na te kultowe, papierowe kubki na wynos z własnym imieniem. Ale jak zapewne większość z Was kojarzy, w 2007 roku nastąpił krach finansowy. W tym momencie gwałtowny wzrost Starbucksa momentalnie się zatrzymał, a cena jego akcji spadła aż o 50%. Domyślacie się, co zrobili? Remedium na kryzysową sytuację okazało się ponowne sprowadzenie do firmy Howarda Schulza. Już sama wiadomość o powtórnym objęciu przez niego stanowiska dyrektora generalnego spowodowała wzrost akcji Starbucks o 9%. Schulz przystopował rozwój i skoncentrował się na ponownym doświadczeniu klienta z marką. Oj, zadrżały kawiarnie na całym świecie. Howard zamknął ponad 600 sklepów w 2008 roku i kolejne 300 w 2009. A przy tej okazji zwolnił około 6700 baristów. Możecie to sobie wyobrazić? Niedługo po tych wydarzeniach Schulz nakazał zamknąć wszystkie swoje amerykańskie lokalizacje Starbucks na kilka godzin, aby ponownie przeszkolić ponad 135 tysięcy baristów. Jego celem było przypomnienie im, że klientom podoba się w marce tworzenie doświadczeń, wzbudzanie pozytywnych emocji, a Starbucks nie jest tylko miejscem na szybką kawę w biegu. Pokazał, że nie liczy się byle jakość, ale to człowiek jest najważniejszy. Zmiany wprowadzone przez Howarda przyniosły niesamowite efekty. Już w 2009 roku akcje firmy znacząco wzrosły. Tempo jeszcze bardziej przyspieszyło w 2012 roku, a 5 lat później Starbucks otworzył prawie 3000 kolejnych lokalizacji, kończąc rok z 20 tysiącami kawiarni na całym świecie. Howard został zastąpiony przez Kevina Johnsona jako CEO w 2017 roku, a jako prezesa przez Myrona Ullmana w 2018.
W momencie, kiedy wydawało się, że wszystko zaczęło iść w dobrym kierunku, to nadmierne nasycenie, szczególnie w obszarach miejskich, zmniejszyło sprzedaż w poszczególnych lokalizacjach i doszło do kanibalizacji zysków. Ponieważ Starbucks ma tak wiele kawiarni, klienci nie muszą być lojalni wobec tylko jednej. Nawet jeśli ogólna sprzedaż Starbucksa rosła, to indywidualna w tym samym czasie tego nie odzwierciedlała. Problem zaczął się dodatkowo pogłębiać, bo ludzie zaczęli być coraz bardziej świadomi szkodliwości cukru i zaczęli rezygnować z bomb kalorycznych, które serwował im m.in. Starbucks. Na pewno kojarzycie słodziutkie frappuccino z bitą śmietaną. Zmieniły się preferencje konsumentów, którzy zaczęli dokonywać zdrowszych wyborów. Jak sobie poradzili tym razem? Cóż, nie ściągnęli ponownie Howarda, ale ponownie się zmienili. Firma ogłosiła zamknięcie 150 kawiarni w 2019 roku. Podjęto decyzję, że Starbucks nie wstrzyma dalszej ekspansji, ale przyszły wzrost będzie skoncentrowany. Mało tego, firma zaczęła serwować mniej kaloryczne napoje, takie jak napary z owoców, jakieś herbaty i owocowe szejki. Poza tym ogromnym przedsięwzięciem firmy jest nowa linia ekskluzywnych sklepów Starbucks Reserve Roasteries. Mają one ogromną powierzchnię i zostały zaprojektowane jako miejsca turystyczne. Bariści i barmani Starbucksa eksperymentują tam z różnymi metodami parzenia kawy i ważą nowe, innowacyjne napoje. Największy na świecie Starbucks, Starbucks Reserve Roastery, został otwarty rok temu w Chicago. Okej, no to czas teraz na kilka zdań podsumowania. Na początku misją Starbucksa było ustanowienie go wiodącym dostawcą najlepszej kawy na świecie przy jednoczesnym zachowaniu bezkompromisowych zasad podczas rozwoju. A obecnie? Obecnie Starbucks chce inspirować, chce pielęgnować ludzkiego ducha, propagować skupienie się na jednej osobie, jednej filiżance kawy i tym, co się dzieje tu i teraz dookoła. Marka, pomimo kryzysu, podczas którego firmy ogłaszały bankructwa i upadały, przetrwała. Mało tego, należy podkreślić, że jest to biznes oparty na kawie, produkcie, który nie jest produktem pierwszej potrzeby, a mimo to odniósł sukces i ma obecnie ponad 30 tysięcy kawiarni na całym świecie. Oczywiście pandemia pokrzyżowała im nieco plany, ale nie są w tym odosobnieni. I to już jest temat raczej na inne wideo. Swoją drogą jestem ciekawa, jak sobie tym razem poradzą z kryzysem. Czas pokaże. Howard zawsze dbał nie tylko o doświadczenia klientów, ale też przy każdej możliwej okazji podkreślał, że to ludzie, szczególnie ci na najniższych szczeblach, tworzą kulturę Starbucks i zależało mu, aby w pracy czuli się dobrze i po prostu ją lubili. Zainspirujcie się tą historią Schulza i nie zapominajcie, że w dużej mierze to od Was zależy, jak potoczy się Wasza kariera i życie. Podzielę się z Wami jeszcze moimi 5 wnioskami, jakie wyciągnęłam z tej historii i być może z nich skorzystacie. Human first, czyli najważniejszy jest człowiek, klient i jego doświadczenia z naszą marką. Dopiero potem produkt. Dlatego zadbajcie o niego i spróbujcie zrozumieć jego potrzeby. Drugi, trzeba być otwartym na zmiany, jeżeli firmy nie idą z duchem czasu, upadają i ogłaszają bankructwa. Trzeci, ustalajcie własne zasady. To, co działa w innym biznesie, w waszym może przynieść odwrotne skutki. Czwarty, liczy się jakość, a nie byle jakość, więc wyeliminujcie to drugie. No i piąty, zawsze macie wybór. To, że jesteście tu i teraz, w takiej czy innej sytuacji, nie determinuje waszej przyszłości. Dajcie mi znać w komentarzu, czego Was nauczyła ta historia. Wierzę, że wyłapaliście dla siebie chociaż jeden wniosek, jakiś wątek, nie wiem, jedną rzecz, którą wykorzystacie w życiu lub w biznesie.